zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z panem Włodzimierzem Piosikiem, pasjonatem, jeśli chodzi o modelarstwo. Dzisiaj odwiedziliśmy pana Adama Markiewicza, który dla przyjemności profesjonalnie zajmuje się komputerami. Panie Adamie, od kiedy ta przygoda z komputerem się u pana tutaj zaczęła? Moja przygoda z komputerem zaczęła się mniej więcej gdzieś tak od roku 87, kiedy powstawały właściwie pierwsze komputery. I zaczęło się to od komputera ZX Spectrum. Przeważnie, oczywiście nie miałem jeszcze wtedy swojego komputera. Chodziłem do kolegi, który miał jeden z pierwszych w Olsztynie, pierwszy taki komputer ZX Spectrum. 48 kB tam plus bodajże. I oczywiście zaczynało się od prostych gier, jak to zwykle było, bywa. I zaczęliśmy po prostu już wtedy się interesować. Taka była u nas w szkole taka grupka kolegów, która już po prostu zaczęła się pasjonować tym sprzętem. No i wtedy właściwie zachorowałem na tym punkcie, można powiedzieć. Oczywiście następnie po roku gdzieś tak dostałem na gwiazdkę tam pierwszy mój komputer, taki mały, 8-bitowy. To był Atari 800 XL. Bardzo fajny, mały, ale fajny. Mało pamięci miał w porównaniu do dzisiejszych dużych komputerów, ale jak na tamte czasy wystarczał. Następnie przeszedłem do bardziej profesjonalnego sprzętu, jakim jest tam Amiga 500, akurat mam. No, oczywiście na początku były tylko gry, tam jakieś demo. Później zaczynałem pisać króciutkie programiki w Basicu i tak dalej. Laik nie wie właściwie, do czego można wykorzystać komputer. Kojarzy się go z grą komputerową, kojarzy się go z wielkimi zakładami pracy. Czy we współczesnym domu, prywatnym, komputer może spełniać jakieś zadania? Oczywiście, bardzo wiele nawet zadań. Można go wykorzystywać do grafiki, jeżeli ktoś jest rysownikiem. Można go wykorzystywać w małej gazecie nawet, jako do drukowania tekstów, zdjęć. Zależy, kto co potrzebuje. Można też używać, jak widzimy, do tworzenia muzyki różnego rodzaju. Wszystko oczywiście jest uzależnione od pamięci, no i typu komputera, jaki chcemy wykorzystać. Amiga 500 jest komputerem domowym, a nie profesjonalnym, jak niektórzy uważają. Oczywiście do niego oprzyrządowanie jest dosyć spore, ponieważ musi być stacja dysków na dobrą sprawę, prawda? Myszka, drukarka, jeżeli mówimy już o takim stuprocentowym wykorzystaniu możliwości tego komputera. A co można zrobić z Amigą? Ja w swojej właściwie takiej maleńkiej pracy, tak powiedzmy, dorabiam sobie. Wykorzystuję Amigę do robienia prostych takich czołówek przed śluby, uroczystości rodzinne i właściwie do niczego innego tego nie wykorzystuję, tego komputera. No może zademonstruję, do czego to mniej więcej służy. Ale można też również wykorzystywać komputer w zupełnie innym celu, nie tak jak ja. O, to jest właśnie czołówka na najbliższy ślub. A do czego służy myszka? Więc myszka służy właściwie do porozumiewania się jakby z komputerem, właściwie do wydawania poleceń poprzez wszczałkę i dwa guziki, które się znajdują na myszce. Lewy guzik, na przykład jak tu, można wczytywać programy, a prawym na przykład można wyjść z programu. Czy spełnia ona takie zadania jak joystick? A więc joystick oczywiście służy do innych celów niż myszka, bo joystick służy przeważnie tylko do grania, a myszka służy do obsługi programów użytkowych lub też narzędziowych. Załóżmy hipotetyczną sytuację, że mam zamiar kupić sobie komputer. Nie znam się na tym specjalnie, zapiszę się na kurs komputerowy. I jaki komputer poleciłby mi pan i z jakim wyposażeniem poleciłby mi pan zakupić? Jeżeli komputer chcemy kupić do, mniej więcej, do zabawy tylko, dla dzieci, żeby zająć dzieci, to proponuję właśnie komputer Amiga 500
można przeważnie grać na niej, lub też jeżeli ktoś właśnie się interesuje czołówkami, bo ten komputer jest bardzo dobry do wykorzystywania w multimediach, na przykład w typowych takich czołówkach telewizyjnych lub innych czołówkach tam na śluby lub też inne uroczystości. A jeżeli ktoś chce bardziej taki profesjonalny kupić komputer już, no bo właściwie na kursach uczą, jak obsłużyć IBM-a. Właśnie proponuję kupić ten komputer IBM-a, na przykład 386DX-a. To dobrze, zostańmy może przy Amidze. Cena Amigi. To zależy, jest bardzo uwarunkowana, bo na przykład w Poznaniu cena Amigi wynosi około 4 milionów, ale na dzień dzisiejszy na giełdzie wrocławskiej można kupić Amigę 500 zbudowaną stacją dysków, myszką i zasilaczem, to jest typowy zestaw, za 3 500 000, lub też Amigę 500 i 2,3 MB pamięci za 4,5 miliona. Dobrze, zostańmy przy tych 4,5 milionach plus myszka i stacja dysków. Tak, to jest razem. To jest oczywiście wbudowane. Monitor do tego oczywiście również, tak? Monitor nie, monitor trzeba zakupić osobno, lub też możemy się podłączyć do telewizora poprzez modulator. Ale monitor jest dosyć drogi, bo kosztuje w granicach 4 do 5 milionów. Czyli razem mamy już 8,5 miliona. Jestem snobem i chcę mieć drukarkę. Drukarka również kosztuje dosyć sporo, właściwie około 3 milionów można powiedzieć. Zależy, kolorowa, czarno-biała, zależy co chcemy drukować. Czyli to już jest grubo ponad 10 milionów złotych. A wiadomo, że nie stać nas na zakup takiego sprzętu tylko do zabawy. W związku z tym coś tańszego, a Commodore? Commodore C64 to jest już właściwie komputer w zasiladzie tylko do gier. I on jest bardzo tani, można kupić właściwie nawet za 1,5 miliona go. I to właściwie bez stacji dysku, bo to jest tylko na kasety przeważnie. To znaczy stację dysków oczywiście też można podłączyć, tak? Ale stacja to jest dodatkowy właściwie 1 000 000 złotych. Czy taki komputer wystarczy, żeby połknąć bakcyla? Tak, nawet wystarczy, żeby połknąć bakcyla, nawet wystarczy najmniejszy komputer. Nawet Spektrum wystarczy. No, jeżeli ktoś po prostu ma już zamiłowanie, no to już zostanie przy tym do końca. Na przykład tak jak ja już przechodziłem teraz, właśnie w moich planach jest zakup większego, trochę poważniejszego komputera niż Amiga. To jest właśnie IBM 386DX z konfiguracją pamięci 4 MB, 40 MHz zegar. No i nie wiem, co tam jeszcze można by było dodać. I właśnie karta Sound Blaster. No właśnie, chciałem się zapytać o pańskie marzenia, o plany na przyszłość, ale sam pan odpowiedział, że tak, powiększyć swój po prostu warsztat. Życzymy spełnienia tych marzeń i dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję.